trakcie zajęć policjanci mówili o aktualnie obowiązujących przepisach i omawiali najczęstsze przyczyny wypadków. Seniorzy niezmiennie są w tej czołówce ofiar wypadków drogowych, dlatego też spotykamy się z nimi i uświadamiamy im to, co się dzieje i przedstawiamy tak naprawdę realne zagrożenia, czyli to, co właśnie mówią statystyki. Podczas spotkania poruszone zostały takie zagadnienia jak wpływ starzenia się organizmu na prowadzenie pojazdu, wpływ alkoholu i środków działających podobnie oraz obowiązek używania elementów odblaskowych w terenie niezabudowanym po zmroku. Są roztargnieni i w związku z tym mogą być uczestnikami jakiejś kolizji drogowej, dlatego nigdy nie zaszkodzi jak najwięcej takich spotkań. Na zakończenie każdy z seniorów otrzymał pakiet seniora zawierający artykuły promujące bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz akcesoria odblaskowe poprawiające widoczność na drodze. Rozmawiałem z tymi uczestnikami, są naprawdę zadowoleni po tym, jak mogą takie, nazwijmy to troszeczkę małe szkolenie przejść i dostać taką dawkę, pigułę takich informacji, które z pewnością dadzą im również wiele do myślenia, a jednocześnie będą mogli to przekazać na przykład swoim wnukom. Kluby seniora czy instytucje i organizacje zajmujące się wspieraniem i aktywizacją seniorów mogą zgłaszać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu w celu ustalenia terminu spotkania. Nasze działania nie są skierowane tylko do tych najmłodszych, do przedszkolaków, do dzieci ze szkół podstawowych, ale także dbamy o bezpieczeństwo naszych seniorów. Organizatorem akcji jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.